Witajcie! Jak myślicie Państwo, czy jest to możliwe, że jest taki cudowny środek i wystarczy nim jeden raz posmarować kurzajkę i ona odpadnie? Może się zdziwicie, ale powiem Wam, że tak. I jest taki środek. I nawet go tu mam. Taka mała fiolka, a czyni cuda. I teraz Wam opowiem, co to za środek, gdzie go można kupić. I w jaki sposób go stosować? Oglądajcie do końca, bo to jest bardzo ważne. A ja tylko Wam przypomnę, że jest możliwość subskrypcji kanału, naciskając tu na czerwony przycisk i mały dzwoneczek. Ten środek, o którym mówię, w Polsce jeszcze nie jest bardzo znany, ale u nas na Ukrainie jest sprzedawany w każdej aptece. Kosztuje po prostu grosze. Czy w Polsce go kupicie? Tak kupicie. Niestety nie w aptekach, bo w aptece zapytałam, nie, nie sprzedają, ale na pewno znajdziecie w internecie lub jeżeli chodzicie państwo na targi medycyny naturalnej, też są stoiska, gdzie ten produkt będzie sprzedawany. Ten cudowny środek to wyciąg z pewnej rośliny, bardzo mocny koncentrat. Roślina ta w języku ukraińskim nazywa się czystotil, od słowa czyste ciało. Jeżeli chodzi o język polski, to ta sama roślina w Polsce się nazywa glistnik i myślę, że Państwo o niej na pewno słyszeliście. Pamiętacie ten filmik, gdzie mówiłam o 13 sposobach na kurzajki i brodawki? Glistnik tam był na pierwszym miejscu jako roślina sokiem, której kurzajkę można posmarować. Tu będziemy mieli koncentrat o znacznie mocniejszym działaniu. Dlatego bardzo często wystarczy posmarować kurzajkę tylko jeden raz. Ale jest kilka zasad. Pierwsze, sprawdzi się nam na kurzajki takie wiszące. I kurzajki pojedyncze, te takie na nóżce. Dlaczego mówię na pojedyncze? Ze względu na to, że to jest bardzo mocny środek, i jeżeli trafi na zdrową skórę, to może ją mocno podrażnić, a nawet poparzyć. Dlatego zwykle jeżeli kurzajka jest jedna i duża, wokół kurzajki poleca się posmarować jakimś tłustym kremem, żeby skórę zabezpieczyć. I ten środek nanosimy. Tylko i wyłącznie na samą kurzajkę. I zobaczcie, ja wam tu otworzę i pokażę. Tu jest taki, no, mały patyczek, można tak powiedzieć, w środku. I wystarczy, że nim po prostu on będzie wilgotny i nim posmarujemy. No, nie ma potrzeby większej ilości tego płynu nanosić na kurzajkę. I tak zadziała. A trzeba być Ostrożnym, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Zdarzają się takie sytuacje, kiedy ona jest zbyt duża i trzeba posmarować dwa lub może trzy razy. Ale najczęściej jeden i trzeba być cierpliwym. Posmarować raz i zostawić. Nie trzeba mówić, że oj, smaruje i nic nie czuje, a przecież powinno troszeczkę szczypać, piec swędzić. Taka jest reakcja normalna. Natomiast już po godzinie to będzie swędzić bardzo mocno. Będzie trochę szczypać i tak być powinno. Bo po dwóch, trzech dniach kurzajka się robi taka czarna, sucha, ale jeszcze wisi na takiej cieniusieńkiej nóżce. Nie trzeba próbować ją na siłę oderwać. Niech ona odpadnie sama. Cierpliwości, bo jeżeli odrywamy, to możemy albo zrobić sobie. Bliznę, bo uszkodzimy zdrową tkankę. Albo możemy oderwać ją niecałą i taki kikut, takiej małej jeszcze kurzajki nam zostanie. I co wtedy, bo taką małą bardzo trudno jest posmarować, żeby nie trafiło na skórę. Możemy wtedy no, sobie pozostawiać tylko takie ślady. Ale jeżeli zrobimy wszystko prawidłowo, to ten środek w wielu sytuacjach będzie bardzo, bardzo dla nas pomocny. Proste, tanie. I skuteczne. Korzystajcie, niech skóra będzie czysta i piękna, ale pamiętajcie też o stosowaniu różnych środków do wewnątrz, żeby wzmocnić odporność i żeby te kurzajki nie pojawiały się na nowo. Dziękuję za uwagę. Z Wami była Natalia Samarc. Do zobaczenia.